lubię wiedzieć, co młodzi ludzie robią. Czy przesłuchałaś parę numerów Tako na Fide? Słuchaj, Nel, ja słuchałam wcześniejszych płyt też. Uważam, że Szprycer słusznie dostał Fryderyka. Pamiętaj o tym, że ja zajmuję się zjawiskami szeroko pojętego show biznesu i jeżeli te zjawiska są interesujące, to mnie również jako dziennikarza interesują. Także wiesz, jak jechałam do Indonezji z Peją, to też wróciłam pamięcią do jego twórczości, żeby po prostu się zorientować, co jest. Ale ja lubię wiedzieć, wiesz, tak jak oglądam, wiesz, od razu poleciałam, nie wiem, na film Jagody Szelc. No ja lubię wiedzieć, co młodzi ludzie robią i w którym kierunku polska kultura będzie zmierzać. Dlatego pytam, bo tak samo nasi odbiorcy lubią wiedzieć, co słychać u twoich córek, między innymi. Więc to było takie nawiązanie po prostu do ich związku. Zapytaj ich. Jak je gdzieś spotkam, to na pewno zapytam, jeśli się zgodzą. Na pewno odpowiedzą. No myślę, że nie, bo ja słyszałem, że masz od córek reprymendę, żeby się nie wypowiadać na ich temat. Prawda to? Prośba bardziej. Tak, prośbę, że mamusiu, niech każdy się zajmie swoim życiem. My swoim, ty swoim. Fajnie to brzmi. Tak, no, także one się też moim nie będą zajmować.